Hej, hej, siemanko. Tutaj Waha z tej strony. Dzisiaj poruszymy temat Stu oraz Tyboriego. Jeśli już do mnie trafiłeś, to proszę cię o lajka i również zostaw subskrypcję na tym kanale, jeśli jesteś nowy. Lecę po 1000. Chcę jeszcze w tym roku wbić 1000. Miejmy nadzieję, że się uda. Mój content jest gamingowy oraz komentarz, także jeśli masz ochotę, to zostaw tego suba. Dzięki. Więc posłuchajmy nagrania. Nagranie, po prostu, bo czuję, że muszę, mam takie przeczucie. Oczywiście w dzisiejszym odcinku posiłkujemy się kanałem InfluNews. Jak to oglądacie, to coś mi się wydarzyło, bo to jest taki film na taki wypadek i nagrywam go bez scenariusza, bez żadnych, kurczę, montaży, bez niczego. Nagrywam go po prostu wprost, żeby powiedzieć, co się dzieje. Pierwsze wzmianki o filmie pojawiły się u Trumana, który to nie jest brany pod uwagę jako wiarygodne źródło informacji, dodając fakt, że ustawił on. No, Truman na pewno typowo pod wyświetlenia, nie? Typowo tutaj akcja wyświetlenia. Oni tak lubią. Swój profil na prywatnym, dlatego na początku wiele osób brało pod uwagę fakt, że może być to po prostu fake. Materiał ma się pojawić po wyborach, czyli w późnych godzinach wieczornych. Warto dodać fakt, że komitety są czynne do godziny 21, tak więc film Stewarta, jeżeli ma się pojawić w ciągu 24 godzin, bo tak podają źródła, powinien być opublikowany na jego kanale między 21 a 1 w nocy, jeżeli chodzi o weryfikację. No i niby Ferrari wrzucił ten Adi. O. To zostanie obalone, tamto zostanie obalone, będzie moja wersja, pokażę chociaż swoją stronę i tam będę traktowany uczciwie, tam będę traktowany fair, tam na pewno mnie wysłuchają. My całości. Co by było nie na... Czuję, że Jest. muszę, mam takie przeczucie. Dzieje. Więc zaczęło się od tego filmu z Olą, gdzie oczywiście chciałem się do tego odnieść. Pisałem, że chcę się odnieść. Zacznijmy od tego, że od 3 lat nie jestem w internecie, nie, bo uciekłem gdzieś. Nie, bo uciekłeś przed kurwa tą twoją byłą przyjaciółką, co ty pierdolisz w ogóle? Od 2,5 lat jestem w Anglii, bo mama zachorowała na raka. A. Mama drugiego raka teraz. Jestem tutaj, starałem się po prostu. Czyli nic się nie zmienia, ta sama wersja. Opiekować się nią, dostarczać jej finanse na leczenia i tak dalej. Po prostu nigdzie nie uciekłem, nie mam, nie jest tak, że jak jest mówione w mediach. Na filmu Oli zaczęło się tak, że oczywiście ja będąc z mamą, chcąc spokoju, chcąc nie być w internecie, bo miałem okazję wrócić do internetu i nawet myślałem nad tym, żeby zrobić taką serię biznesową, ale żeby nie... Ale ty już miałeś stracha po tej sukanek, co ci odpierdoliła gościu. Na chuj ty kłamiesz, ja nie wiem. Wchodzić w szczegóły, pierwszy chciałem osiągnąć jakiś biznes. Widzę, jak wy uważacie, kłamiąc, nie kłamie. Niestety się nie udało, może to nie mam do tego po prostu predyspozycji. W każdym razie też nie planowałem ukrywać się z internetu, tylko po prostu wiele rzeczy zmieniło mi perspektywę i rzeczy, które były dla mnie ważne w życiu. Mianowicie też mama i też sam przykład tego, co się dzieje teraz w internecie, jest również powodem dlatego, dlaczego nie uważam, że internet jest dobrym miejscem. Zaczęło się od filmu Oli, gdzie chciałem się odnieść. Niestety nie dostałem takiej możliwości. Nie dostałem takiej możliwości, żeby cokolwiek powiedzieć z mojej strony. I to był pierwszy punkt, gdzie wiedziałem, że nie mogę liczyć na internet, na media, na jakieś Dobra, dalej. prawnie pismo też prawnik wysłał do Konowskiego i Wardęki też z tą samą prośbą. Słuchajcie, wiemy, że jakiś tam film będzie. Czy możecie powiedzieć? Ale ty wiedziałeś, że będzie film, bo sprzedali to. Tak byś chuja wiedział i już tam sobie myślałeś, no. Co tam jest, żebym mógł powiedzieć swoją stronę, bo zawsze są dwie strony.
zawsze mogę dużo rzeczy od. Ale co tu jest z drugiej strony? Co ty chcesz powiedzieć? Coś mi się w głowie popierniczyło i pisałem do 13 i 14. Upijałem ich alkoholem. Tam są dowody czarno na białym. Ja nie wiem, jak się można przed takimi obrzydliwymi rzeczami tłumaczyć w ogóle. Ja bym w ogóle zawinął się jelo. Od razu, jak oglądałem. Ale po pierwsze bym tak nie zrobił, jestem normalnym człowiekiem, nie takim potworem jak ty. Miałem takie, że po prostu nie wierzyłem. Nie. Zara będzie, że ma myśli samobójcze, na 200%. Nie wierzyłem, że coś takiego może być powiedziane. I mówię na to, że nie dał mi takiej możliwości, a tam w ogóle nie wiem, co się stało, że ta narratywa Oli się tak, wszystko się tam pomieszało i jakby było widać, że było to wątpliwe i że coś tu, coś było nie na rzeczach. Tak? To było oczywiste, każdy to wiedział, ale potem film Fardęgi i Konowa wyszły, co zasłoniło to, że coś jest nie na rzeczach. Więc ja czekałem na tą możliwość. No ja nie dostałem możliwości od Konopa, od Wardęgi, od Wątora, żeby powiedzieć swoje. Mówię, że nie ma sensu. Nie ma sensu nic mówić w internecie. Nie mogę liczyć na internet. Nie mogę liczyć na swoją stronę. Nie mogę liczyć na swoją prawdę. Bo ja coś powiem, ten powie, że tak nie było. Kurwa, jaką prawdę? Ja nie rozumiem go. Ten powie potem sam coś innego, ten coś inaczej przedstawi, ten zmieni kolejność jakichś rozmów, ten powie to. Kurde, ktoś komuś opłaci coś, żeby powiedzieli to czy tamto. Jakby to jest tak przeklęte i przegięte wszystko, co tam się dzieje za kulisami, że nie mogłem na to liczyć. Mówię, że coś tu jest, kurde, nawet jakbym nagrał, bo Marcia dla. Nudy. Nic, co się kurwa nie dowiadujemy, widzowie. Przewijam, bo to jest stypa. Wiedząc, że nie mogę liczyć na internet. Mogę tam oczywiście obalone. Będzie moja wersja. Pokażę chociaż swoją stronę. I tam będę traktowany uczciwie. Tam będę traktowany fair. Tam na pewno mnie wysłuchają. I co się wydarzyło? Zostałem wciągnięty w jakąś sprawę polityczną i teraz nie mam komu ufać, nie mam... Ale trzeba być grzecznym chłopczykiem, a nie odpierdalać, chłopie. Na chuj ty się żalisz? Gdzie wysłowić swoje zdanie? Po prostu jak co politycy mówią, co politycy... Pewnie to siedzę w środnej premiera Polski, moje imię i nazwisko. Jakby... Stypa, Stiu, stypa, jedziemy dalej. Kilka przykładów teraz, że to kłamstwo, że zostałem pobity. Ja nie wierzę w to po prostu, co się dzieje. Że kłamstwa, że zostałem pobity, że ja to wymyśliłem, że ja uciekłem, że ja się kryję w Anglii. Byłem na zakupach, dla mamy kupowałem łososia, różne jedzenia. O! Wyzywać, krzyczeć na mnie, jak jeszcze nic. Zrobimy inaczej. O. Nie działo, nikt mnie nie szukał. Okej, czyli koniec, tak jak wam mówiłem. Wcześniej tego nie oglądałem, nie chcę być tutaj... Aha, i tu jest już pindolenie. No i dobra. Mamy nagranie, także ja uważam, że... On się brzytwy tylko chwyta, jak tonący. Winny, skazać, odsiedzieć. Zresztą prawnie to się wszystko rozwiąże. Także mamy już dalszą część filmiku. Ja myślę, że on sobie nic nie zrobi, bo on nie jest głupek. On nie jest. No po prostu zboczenia są różne. Za to trzeba odpowiedzieć. Moim zdaniem on sobie nic nie zrobi. Sprawa, skoro Wardęga znalazł z Konopskim tyle na niego, to myślę, że jak mu przetrzepią wszystkie inne rzeczy, to znajdą jeszcze więcej. I to już będzie temat zamknięty po prostu. Myślę, że pieniądze i prawnicy jego nic nie wskurają. A teraz przechodzimy do tematu Tyboriego. Puszkę Pandory. Oczywiście w takim temacie pojawiło się wiele głosów na to, że Sylwester sprzedał swoich znajomych, aby zarobić na całej aferze. I właśnie takie stanowisko obrał Tybori na swoim Instagramie, mocno krytykując zachowanie Sylwestra i to, co on zrobił. Robiło się na gejcach, to trzeba było odbić na koleżkach, co? Ja pierdzielę, co za materialista. Druga rzecz. Wrzucasz chłopaków. No właśnie. I znowu nagrywa. Też pokazuje młodzieży, że można jechać samochodem i...
nagrywać. To jest bardzo niebezpieczne. Nie róbcie tego. Ludzie mają mega wypadki przez to. To jest bardzo złe. I tak dalej. A co robiłeś jakiś czas temu na ulicach, jak łapałeś kobiety, które sobie tego nie życzyły? Co to jest? To nie jest moje... Stary, gościu! A sprawdziłeś, czy to były aktorki? O! Może to były podstawione kobiety. Jeśli nie, no to trzeba z Wardęgę też mu pokazać minusy, ale być może to tylko były podstawione kobiety. Powinien się cieszyć, że jeszcze nikt się za to kurwa, ale ja wam pokażę ten filmik. Proszę bardzo. Jadę z tobą, chobie, bo na mnie nigdy nic nie znajdziesz, bo wiem, jaki jestem, a to, co nauczyłem, to było... Bo wiem, jaki jestem. Nie byłbym kimś innym, nie byłbym sobą, tak? Czy jak to tam? Dawno i nieprawda w sieci. Ludzie bardzo mocno skrytykowali Tyboriego i ciężko... Ja się nie dziwię. I teraz widzowie, pytanie do was. Czy uważacie, że Wardęga dobrze zrobił? Czy jak Tybori, że źle? Moim zdaniem na pewno podczas tego jednego live'a to chyba tam zarobił, kurde, no, grubo parę tysięcy złotych, tam nie wiem, 300 na pewno. No ale to nie jest ważne. Ruszył straszny, obleśny temat i dzięki temu, zobaczcie, jest głośno, jest sprawiedliwość, jest wszystko. Dajcie znać w komentarzu. Życzę wam wszystkiego dobrego. Uważajcie na tych youtuberów, bo to są chamy, redne, szprycle. Wszystkiego dobrego, zdrówka.